Dąb Niepodległości, pobłogosławiony przez Ojca Świętego Franciszka z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, został posadzony przed budynkiem 7 Liceum Ogólnokształcącego imienia Józefa Piłsudskiego w Kielcach. Nadano mu imię Józef Piłsudski. Bo imię zobowiązuje, jakby najkrócej. No jesteśmy szkołą imienia Józefa Piłsudskiego. Poza tym staramy się w naszej szkole właśnie hołdować takim tradycjom patriotycznym, brać udział w przeróżnych wydarzeniach i wśród młodzieży kultywować właśnie i kult marszałka, i budzić miłość do ojczyzny. Nie wiem, może Państwo zauważyliście koszulki, które tutaj mamy, w której młodzież była. To był właśnie projekt młodzieży. Był konkurs na koszulkę. Projektowali, właśnie taką wybrali z biało-czerwoną flagą. Myślę, że to jest właśnie taki wyraz tego, co robimy w tej szkole i co staramy się przekazać młodzieży. Zasadzenie Dębu Niepodległości to kolejna z inicjatyw Instytutu Pamięci Narodowej w ramach akcji 100 tysięcy drzew na stulecie niepodległości Polski 1918-2018. Przedsięwzięcie nawiązuje do okresu 1918-1928, kiedy społeczeństwo wraz z leśnikami sadziło drzewa, głównie dęby, jako świadectwo odzyskania przez Polskę niepodległości. Sadzenie dębów weszło już w naszą tradycję polską. Nie tylko sadzimy dęby na stulecie, ale też mamy dęby katyńskie. Jest to piękna idea. W drzewie jest coś bardzo życiodajnego, a jest w tym też pamięć, która jest bezczasowa. I myślę, że taka inicjatywa jest bardzo cenna. To jest taki łańcuch pokoleń. Symbol, który będzie trwał przez lata. Tu młode pokolenia będą przychodzić, będą zatrzymywać się. Mamy kolejne piękne miejsce pamięci. Powstające w ten sposób pomniki przyrody będą trwale przypominały przyszłym pokoleniom o wydarzeniach powstańczej Drogi do Wolności. Dla młodych ludzi tego typu przedsięwzięcia są właśnie wyrazem ich patriotyzmu. Posadzenie tego dębu ma dla nas znaczenie takie, że chcemy pokazać, że świętujemy razem ze wszystkimi, że pamiętamy o naszym patronie, co zrobił dla Polski, że chcemy pokazać swój patriotyzm w jakiś sposób, żeby wszyscy widzieli, że pamiętamy. I świętujemy razem z całą Polską. Imię zasadzonego dębu niepodległości Józef Piłsudski zostało uwiecznione na tablicy pamiątkowej umieszczonej bezpośrednio przy drzewie.